kochani moi, chcieliśmy tak podziękować tutaj wszystkim, którzy nam zaufali w ten nasz szalony pomysł. Bo my zaczęliśmy przygotowywać to, nie mając miejsca, nie mając pieniędzy, za to mając ludzi, którzy chcieli z nami, którzy chcieli dla nas zagrać, z nami poprowadzić warsztaty. W bardzo krótkim czasie zebrało was się tutaj straszliwie dużo. Jestem w szoku, że w tak krótkim czasie formularz był przez tydzień. Tyle osób się zapisało i tyle osób przyjechało. Pieniądze zdobywaliśmy do ostatniej chwili. Ostatnią transzę, która nam brakowała, dostaliśmy w piątek, kiedy już się impreza zaczęła. Liczyliśmy się z tym, że będziemy dokładać, będziemy się zapożyczać, ale nic takiego się nie stało. Także wariackie przedsięwzięcie nasze zakończyło się sukcesem. Ciche marzenie od 10 lat. Od 10 lat starałem się zachęcić do tego, żeby ten górkowski tabor nabrał właściwego wymiaru. I to się właśnie dzieje. To po prostu magia. Bardzo wam dziękuję. Muzyka kurpiowska oddolnie inspirowana dzięki ludziom. Ale trzeba naprawdę spotkać ludzi, tak jak Kinga Korycka. Chciałbym też podziękować naszym dobrym duchom, którzy nam sprzyjali, którzy zrobili, co mogli. Starostwo powiatowe w Ostrołęce. Centrum Kultury i Sportu wleli się, którzy nam umożliwili dokumentację tego, co robimy na platformę. No, na platformę edukacyjną, nie mówiąc o tym, że umożliwili nam również opłacenie części grających, tak? Starostwo również. I zafundowali nam znakomite środki dezynfekcyjne. Tak, środki dezynfekcyjne, kochani. Wewnętrzne psikaliście, wewnętrzne zaraz przyniesiemy do degustacji. Zagapisy. Chciałem też podziękować pani burmistrz Myszynca, pani Elżbiecie Abramczyk, która jest cudowną osobą, sprzyja wszystkim naszym działaniom. I jeszcze osobiście, ponieważ jestem członkiem Stowarzyszenia Aktywniejsi Razem, za umożliwienie dotarcia do starostwa ostrołęckiego, za środki, które zdobyli nam to ostatnie brakujące, tak? Jeszcze ostatnia organizacja to jest ostatnia i pierwsza. Kurp się razem! Znakomite materiały promocyjne, folderki, płyty otrzymaliśmy od nich i mamy też taką zapowiedź, że będziemy współdziałać, będziemy tworzyć kolejne projekty. Dziękuję bardzo. Jestem usatysfakcjonowany. Ja również i mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się nie za długi czas, tak? Że nas nie zamkną znowu z powodu koronawirusa i będziemy mogli znów razem się bawić za czas jakiś, tak? Nie za długi jeszcze w tym roku. Dobrze, a teraz bawcie się, kapela gra. I to nie jest ostatnia kapela. Przewidujemy granie, dokąd, słuchajcie, nie padniecie. Brawo! Brawo, Kinga! Brawo!